Przepraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Zimowisko 2017 uznajemy za rozpoczęte i jak zwykle na początek poproszę o zabranie głosu pana Józefa Szewca, czyli naszego prezesa. Bardzo serdecznie witam wszystkich uczestników, szczególnie tych, którzy są u nas pierwszy raz, a są takie osoby. W imieniu organizatorów i kadry życzę wam, aby to był udany tydzień. Nigdy dotychczas z historii zimowisk, a pani Genia mówiła, że to jest 21. zimowisko, nie był tak liczny. Chciałbym przedstawić panią kierowników, magistrę Genowefę Lisnowatowską do przystąpienia. Pana Zdzisława, który jest tutaj instruktorem. Ludzi od koni, koniuszego wielkiego koronnego wuja Jurka. Wolontariuszy będzie dwoje. Jednym z nich jest pan Eryk, którego witam. I Mucha tak zwana w środowisku dołączy do nas, będzie byli z nami. Czyli te warunki są spełnione, obóz może się odbyć. Pracujemy oczywiście nie tylko ja, no bo przecież nie ogarniemy tyle osób. Są jeszcze panie i tak, jak siedzą. Pani Grażyna. To jest po raz pierwszy ręka do góry, żebyśmy się zorientowali, ile to osób. Przeliczyć jakbyśmy. Wszystkie informacje, to mówię do tych właśnie, którzy są po raz pierwszy, na dany dzień są wieszane zawsze nad kominkiem na tablicy pod tytułem Aktualności na dziś. Trzy, sześć, dziewięć, jeszcze trzy. Natalia, proszę bardzo. Natalia. 12 jest? Jest. A jest mój świadom wybrać w akwiszcze za się będziemy ja. Ja. Oni decydują razem? Nie, ja. Ja. Tak, tak, tak. Pierwsza czynność, którą robimy, przerzucamy wodze przez szyję. Druga czynność, podciągamy popręgi, lewa ręka przełożona przez wodze i następnie opuszczamy strzemiona i bierzemy na długość ręki. Jak ktoś przewiduje kłopoty z siadaniem, proszę sobie wydłużyć. O ileś tam dziury, tylko zapamiętać o ile. Dobra,
szwadron czwarty w całej okazałości. Tak. W strefie kibica. Tak, w strefie kibica. Teraz będą ósemki. Jeśli wiedzą, co to są ósemki. Już się ustaw. Nie takie gwałtowne ruchy ma bajka. Już łagodne, bo ona wtedy nie wie, co, czy ma iść w lewo, czy w prawo. Musi iść z góry pokazać, uspokoić i tak na spokojnie. Żywiej trochę. Nie uwaga. Czy damy radę? Damy radę! Jeszcze raz. Damy radę! Damy radę! Poklepać konie. Zasady bardziej szczegółowe. W czasie jazdy dzisiaj żeśmy nawet próbowali, zwłaszcza z drugim szwadronem, z trzecim troszkę mniej, bo było mniej czasu przez tę historię prowadzenia, odległość 1,5 metra. Nie, ona wcale nie powinna być większa. I Artur w kolejce. Dobrze. Jakiego chcesz? I ci, którzy... Jakiego chcesz? Szory. Poprzez szorowa albo węgierska, albo jeszcze czasami krakowska. Tak jest. Oczy otworzyłem, wielki żal ogarnął mnie, po policzkach łzy spłynęły. Wielki karstwoj mógł mi go zobacz, przywego nas jeść. Spłynęły każdy. Brawo! Oni majątki, oni z Poznania i ze Starej Woli. Ja nie piszę na telefonie, to nie jest mój telefon. No co ci chodzi teraz? Dobra, szkoda. Maksymalnie może uzyskać 5 punktów, tak? Czyli razem można zdobyć 15 punktów. Natomiast za ćwiczenie praktyczne, czyli złożenie naszego ogłoda, można otrzymać 8 punktów. Maksymalnie, jeżeli ktoś wygra i złoży bezbłędnie, to otrzyma 8 punktów. Po konsultacji między nami, czy jest dobrze, czy źle, będziemy to w danej chwili oceniać, ok? Razem maksymalnie zdobyć można 23 punkty. Takie pytania traktujemy dosyć luźno, aczkolwiek one są dosyć konkretne. Bawimy się ucząc, uczymy się bawiąc, tak? Układy wiele, wszyscy wiedzieli, także pytanie nie powinno być trudne. Czy są jakieś pytania? Tak, tak, chcę to rozpoczynić. Drugi, trzeci, czwarty, pierwszy. Nie, pierwszy, czwarty, pierwszy. Wypuść sobie Magda. Thank you.
Jezus Maria, ja wszystko wyjaśnię. To nie tak jak pan myśli. No nie, gdzie jest Suki? No pośmiechnij się do tej kamery. Nie robisz. Ale... Aaaa! O Jezu! Nie te decybele! Mówisko! A to nie krzesło! Ale krzesło! Telefon! Zapraszam! Witam! Teraz można! To jest najczystszy pokój tutaj. Tak, same szóstki. Ja tu mieszkam. No macie fajnie zmienię. Ale co zrobił? No fajnie co? Co weź to! Brawa! Marta, pomyślasz na ziemię. Odwróć się! I teraz na ziemię. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, Arthur Bieniek melduje swój szkodę na apelu porannym. Stan ogólny 13, wszyscy są, dwie osoby nie jeżdżą. Dziękuję. Spacznij. Stan. Dziękuję. Ktoś to zamienia rozwoje. Czy siady, czy pompki? Pompki! Pompki! To 15. Poza dwóch. O 3. O 1. 2. O 5. 1. 7. 7. 7. 7. 7. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Dobra. Damy radę? Damy radę! Dobra. Laura, mogę do ciebie wjechać? Mhm. Dobrze. Ej, weź tutaj przesunę. Nie ma wytka. Edo,
Nawet papież Watykanie jada lody na śniadanie. Lody, 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 lody bambino, loda kup, loda zrób. Ona czuje we mnie pijąc. Tylko jeszcze trzeba trochę. Patrzę w kamerę. Dzień dobry, witam Państwa. Chcemy dać krótki pokaz naszych umiejętności. Ze względu bezpieczeństwa każdy jeździec ma pomocnika. To nie dlatego, że sobie nie radzimy, tylko dlatego, że dzisiaj jest troszeczkę inny dzień. Zaczynamy. Proszę. Rybkę do przodu równocześnie, trzy razy ćwicz. Raz, dwa, trzy. Rowerek, ćwicz. Opuścić, nogi strzemiona, stępem masz. Proszę za paski albo za grzywy, stójkę ćwicz. Dobrze, siadamy. Pójdę za nara. Uwaga, czwarty szwadron, prawe ręce wolne. Pokaz skończony. Dziękuję. Dziękujemy. Raz, dwa, trzy. Proszę Państwa, tak przedstawia się właśnie szwadron czwarty. Ćwiczyliśmy głównie samodzielność, więc myślę, że możecie być dumni z dzieci. Mogą być oklaski. Proszę pomocników do wszystkich koni. Proszę nogi ze strzemion. Z koni. Tradycja wielkich bali i wystawnych gali przetrwała w świecie jeździeckim. My do takiego się zaliczamy i w związku z karnawałem chcemy Państwu pokazać coś, co się nazywa kadrylem. Dzisiaj pojedziemy pod melodię z filmu Pan Tadeusz Wojciecha Kilara. Jo, poszło. Konie są trochę inne jak w poprzednich szwadronach. Jedziemy, jedziemy równiutko. No kamerę tam proszę nie machać, ona. Nie potrzeba zjeść. I ósemki proszę. Yeah,
Nie maleńko, nie szarp, nie szarp, łagodnie tylko. Marcia na ścianę. Puść, 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 jeszcze raz. Prowadzimy dalej. Szymona się potem pociągniecie. Szybciutko odstawić konie, jeszcze ewentualnie po apelu, a przed obiadem konie pozacierać. Szwadrony, baczność. Bacz mistrzowie, raporty przygotować. Spocznij. 7 dni temu już się spotykali tutaj na tej sali, żeby rozpocząć Śląski. Właściwie nie wiadomo, kiedy to minęło, bo już się dzisiaj żegnamy. Zawsze na koniec turnusów są nagrody. Rozpoczynamy w kolejności od nagród za postępy w nauce jazdy konnej od szwadronu pierwszego. Aleksandra Makarewicz. Nasz ośrodek od pewnego czasu ma certyfikat Polskiego Związku Jeździeckiego. Będzie można zdobywać odznakę, brązową odznakę jeździecką. Od lata zaczniemy. Zapraszamy wszystkich. Czy damy radę? Damy radę! Do? Do domu! Nie do domu! Dziękuję bardzo. Możemy się rozejść. Zapraszamy na obiad. No, czas na ostatni obiad. Dobre czasy się kończą. Niestety będę musiał sam ziemniaki sobie obierać. Proszę.